Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaplanowałam, że pokażę Wam, jak planuję mój ogród warzywny. Tak jak w zeszłym roku. Wiem, że tamten filmik był bardzo pomocny dla osób początkujących, zwłaszcza dla osób początkujących, chociaż bardzo dużo już takich wytrawnych ogrodników też stwierdziło, że warto zaplanować swoje ogródki krok po kroku. Dlaczego? Ja uprawiam ogród warzywny już naprawdę wiele lat, ale co roku staram się jednak mimo wszystko zaplanować sobie krok po kroku, gdzie co posieję, gdzie co posadzę, tak żeby wykorzystać mój ogród najbardziej jak tylko się da. Ja wcale nie mam jakiegoś ogromnego ogrodu warzywnego, a jednak mimo wszystko naszą pięcioosobową rodzinę jestem w stanie z niego wyżywić bez problemu, a nawet jak widzieliście, przecież na końcówce sezonu jestem w stanie zrobić całkiem pokaźną ilość przetworów. Także słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o tym, że ja od wielu lat już stosuję płodozmian w ogrodzie, żeby właśnie wyeliminować te wszystkie choroby czy jakieś szkodniki, które jednak mimo wszystko wracają do naszych ogródków. Zima nie wszystko nam tutaj wymrozi, a z drugiej strony nawet nie ma zimy w tym roku. Słuchajcie, dzisiaj na Instagramie Wam powiedziałam, że tutaj u nas na łąkach już przyleciały żurawie, już od samego początku, od samego poranka już krzyczą na okrągło, wołają, nie wiadomo, czy uciekać stąd, czy że przychodzi wiosna. Słuchajcie, płodozmian generalnie to jest sadzenie po sobie odpowiednich grup warzyw. To, jakie są grupy warzyw, to mam nadzieję, że już wiecie, że na przykład dyniowate to ogórki, dynie, cukinie, kabaczki, patisony, wszystkie właśnie dyniowate i po nich na przykład sadzimy kolejne grupy warzyw, czyli na przykład korzeniowe, które mają głębokie systemy korzeniowe, a ogórki, dynie, cukinie raczej mają płytki system korzeniowy, lubią nawozy, bo bez nawozów bardzo słabo owocują, a dodatkowo wszystkie warzywa, które są takie właśnie nawozożerne, jak ogórki, pomidory czy kapusta, jeżeli mają za mało składników odżywczych, no to niestety w późniejszym czasie raz, że się gorzej rozwijają, a dwa, że bardzo szybko łapią różne choroby. Druga sprawa, że właśnie takie uprawianie ogórków, gdzie dajemy dość sporo nawozów, te nawozy, przez to, że ogórki mają płytki system korzeniowy, nie zjadają wszystkiego. I te wszystkie nawozy przenikają w głębsze partie ziemi. Dlatego na przykład warto według płodozmianu uprawiać po warzywach dyniowatych czy kapustnych warzywa korzeniowe, dzięki czemu wyjedzą właśnie te wszystkie nawozy, a dodatkowo, tak jak ja u siebie w ogrodzie już wiele lat nie kopię, to dodatkowo korzeniowe swoimi głębokimi systemami korzeniowymi troszeczkę rozluźniają mi głębsze partie ziemi. Także chodźcie, pokażę Wam, jak w tym roku planuję mój ogród warzywny, jak planowałam w zeszłym roku czy w poprzednich latach. Wszystko macie na moim kanale, wystarczy cofnąć się do poprzednich filmików. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak stosować płodozmian u siebie w ogrodzie, jak go wprowadzić, jakie są grupy warzyw i tak dalej, to w zeszłym roku wydałam dla Was poradnik o płodozmianie. Cieszy się bardzo dobrą opinią, jest pomocny i w tym roku będzie aktualizowany o kolejny rok, czyli o te wszystkie właśnie rozpiski, o których dzisiaj tutaj będę mówić, także w przyszłych latach na pewno dużo łatwiej będzie Wam wprowadzić płodozmian w Waszych ogrodach. Chodźcie! Tutaj na rozpisce widzicie to, co w zeszłym roku rosło tutaj w moim ogródku warzywnym, czyli na przykład pomidory, były plonem głównym papryka, która została do prawie samego końca. Kapusta, która właściwie jeszcze kilka główek jest na grządkach. Chciałam zobaczyć, czy ona wytrzyma przez taką lekką zimę. Pietruszka jeszcze jest w gruncie, buraki już są wybrane. Fasolka szparagowa już dawno była wybrana, pietruszka naciowa została, jest cały długi zagon. Z tej strony mamy por, jeszcze trochę i selera zostało w gruncie, cebula już cała zniknęła i o, tutaj były też ogórki. Tu mam moją szklarnię, z tej strony tutaj są murarki, pszczółki murarki, już za chwileczkę będziemy je wyciągać z kokonów. Tu mam poziomki, które będą rosły tutaj przez kilka lat. Poziomki też są tutaj, powinnam je dopisać. Z tej strony miałam bób, później były ogórki, tutaj po jeszcze raz, z tej strony tutaj są poziomki, tu rosły na całej długości ogórki, ale przed ogórkami rósł bób, a po tutaj ogórkach rosły rzodkiewki. Tutaj na samym tutaj narożniku był szpinak malabarski, z tej strony tutaj już mówiłam, a tutaj na dole była marchew,
która jeszcze kilka sztuk jest w gruncie, była później cukinia tutaj i na początku przed plonem tutaj był czosnek, który został do połowy sezonu, a następnie była tutaj posadzona kapusta, kalarepa i kalafior. Obok drugiej szklarni miałam postawione dodatkowo jeszcze cztery grządki, takie dosyć duże, w których rosły papryka, bakłażany, bataty, imbir i kurkuma. Także o tym też muszę pamiętać, żeby uwzględnić tutaj kolejne rzeczy, które będę tutaj planować. Co do szklarni, w szklarni prawdopodobnie nagram kolejny odcinek. Jak wiecie, ja sezon rozpoczynam bardzo szybko. Wiecie, że szklarnia to moje ulubione miejsce w ogrodzie, dlatego chcę poświęcić osobny odcinek na planowanie szklarni, bo jak wiecie, szklarnia to moje centrum dowodzenia, tam masowo produkuję rozsady. No i dodatkowo też na samym początku sezonu już mogę zbierać sałaty, szpinak, które były posiane jesienią. No i też miałam cebulę ozimą tam wsadzoną, już teraz zaczyna ładnie przyrastać szczypior. Za chwileczkę będzie można go brać do pierwszych surówek sałatek. I jeszcze dodatkowo mam posadzone kilka jarmuży takich, które nie zdążyłam wsadzić do gruntu jesienią, żeby było wyraźniej, bo tutaj te pierwsze rzeczy napisałam tutaj długopisem. No a jeżeli nie widzicie tego, co tutaj jest, no to po prostu sobie zwiększcie jakość filmiku na wyższą, najlepiej Full HD, żebyście po prostu wszystko widzieli, żeby nic Wam się nie rozmazywało. Słuchajcie, po pomidorach wsadziłam tutaj cebulę, która jednocześnie jest u mnie przed plonem i trochę plonem głównym. Czyli mamy jedynkę. Jedynka to jest przedplon, dwójka plon główny, trzeci poplon. I przed plonem mogą być sałaty, albo właśnie taki czosnek, czy cebula, które były posadzone jesienią, albo może być na przykład rzodkiewka, czy jakieś inne rzeczy, które jeszcze od zimy sobie rosną. A poplonem też mogą być różne sałaty, czy właśnie czosnki, które zostawiamy gdzieś na zimę. Może poplonem być też jarmuż, może być kapusta. To wszystko, co po prostu kończy na zagonie. Plonem głównym i jednocześnie przed plonem jest u mnie cebula. Zaraz po niej będzie rosła tutaj kapusta. Może jakieś kalafiory, po prostu kapustne. Tutaj rosła wcześniej papryka, teraz będzie przed plonem czosnek, a po czosnku będzie brukselka i jarmuż. Na tych grządkach, gdzie w zeszłym roku rosła kapusta i tutaj na końcu pietruszka, tutaj będzie posiana teraz marchewka. W różnych odmianach, także potrzebuję trochę więcej miejsca dla niej. Dookoła tutaj marchewki będzie cebula. Wszędzie tutaj po prostu, gdzie rośnie marchewka, tam będą powtykane cebuli, żeby odstraszać połośnicę marchwiankę. Bardzo Wam to polecam, bo to się naprawdę świetnie sprawdza. A co do tutaj czosnku. W zeszłym roku tutaj na tej grządce miałam jako pierwszy posadzony czosnek, który sobie rósł, wiadomo, gdzieś tam w okolicach kwietnia, maja już zaczynałam wybierać pierwsze, zresztą widzieliście na filmikach. A tu, gdzie mam pietruszkę, większość wybiorę już teraz do wiosny, a po koperku w tym miejscu będą rosły bakłażany. I na koniec po bakłażanach wysieję tutaj jeszcze sałatę. W tym miejscu, gdzie rosły ogórki w zeszłym roku, wysiałam już pietruszkę. Filmik o tym macie na kanale. Korzeniowa. W razie co, jakby ktoś nie wiedział. Poziomki tutaj zostają w tym miejscu cały czas. Po pietruszce nic nie planuję, ponieważ pietruszka będzie ze mną do kolejnej wiosny. Tutaj po ogórkach z tej strony będzie rósł seler. A w tym miejscu, gdzie wcześniej rosły przeróżne rzeczy, bo tak naprawdę ten tutaj kawałek, co chwilę miałam coś innego, bo miałam nieudaną uprawę ogórka z tej strony, coś mi tam przegryzło, nie wiem, czy był tam kret, czy nornice mi obryły, obsuszyły mi całą tutaj grządkę, bo te grządki, jak wiecie, u mnie w ogródku są dzielone na trzy. I w tym miejscu po prostu jakaś paskuda mi tu przeszła, obsuszyła wszystko i po prostu nie zauważyłam i obeschły, nic tam nie było. Teraz w tym roku będzie tam por.
por też tutaj nie planuję nic wcześniej ani później, bo po prostu por posieję już wcześniej na rozsadę i gotową rozsadę wsadzę tutaj do gruntu i on będzie ze mną też do następnego roku. Z tej strony tutaj, gdzie wcześniej w zeszłym roku rosła fasolka na całej długości, fasolkę, ponieważ dobrze plonowała, wysiałam dwa razy w tym samym miejscu, nie chorowała ani nic, także rozsadę fasolki, którą zrobiłam w kwietniu, wsadziłam już w połowie maja, ona była już taka wyrośnięta. I później jak ją zjedliśmy, jak już wydała drugi zbiór, no to od razu wsadziłam tutaj gotową rozsadę, którą zrobiłam właśnie w maju i dzięki temu miałam po prostu fasolkę zebraną z tego miejsca dwa razy, bez problemu. Zresztą jeżeli nie chcecie sobie zrobić w swoim ogródku tak, że macie na jeden rzut ogromne ilości fasolki, to możecie robić tak jak ja, czyli na przykład sobie tutaj część zagonu podzielić i wsadzić tutaj gotową rozsadę, którą zrobiliście wcześniej, czyli takie już podrośnięte sadzonki, a z tej strony powysiewać sobie normalnie nasionka, które będą jakieś 2-3 tygodnie później niż ta z gotowej rozsady. Tutaj już przechodząc, co będzie w tym roku, jako przed plonem będzie bób. Ja uwielbiam bób za to, że po pierwsze smakuje rewelacyjnie, a po drugie, słuchajcie, bób dzięki temu, że mamy go w swoim ogrodzie, też robi za taką tarczę przed mszycami dla innych warzyw. Bób jako pierwszy zostaje atakowany mszycami, więc warto go mieć w ogrodzie, żeby chociaż wypatrzyć, że jest już ten czas, gdzie mszyca się pojawia w naszym ogrodzie. Bób tak wcześnie wysiany nie ma problemu, nie jest atakowany, nie są atakowane strąki przez mszyce, tak naprawdę wystarczy tylko odłamać wierzchołki i całe strąki nam ładnie podojrzewają. Później w tym miejscu wsadzę sobie ogórki, a jako poplon ten trzeci to będzie rzodkiewka. Tutaj na tym zagonie jako pierwszy będzie groszek. W ogóle wiecie, że ja u siebie w ogrodzie mam takie stelaże nad pomidorami, nad ogórkami, po których warzywa się pną, bądź do których doczepiam. I one są ruchome, także z tej grządki, gdzie wcześniej rosły pomidory i papryka, przeniosę ten cały stelaż sobie tutaj. I już planuję tak, że po prostu wiem, że ten cały zagon tutaj może być dla roślin, które fajnie się będą pieły. Po groszku też będą ogórki. Z tej strony, gdzie były buraczki, jako przedplon będzie sałata, a następnie po tym będzie rosła papryka. Jeżeli chcecie, żeby wasza papryka w ogrodzie dojrzała, to pamiętajcie o tym, żeby gdzieś tam pod koniec stycznia najpóźniej powysiewać swoje nasionka papryki. Moje papryki już teraz pozamawiałam, wszystkie nasionka, które chciałam i teraz będę właśnie w najbliższych tygodniach wysiewała. Oczywiście będę wam nagrywała filmiki, jak tym, którym się śpieszy, możecie zobaczyć odcinki z poprzedniego roku. Z tej strony tutaj w zeszłym roku rosły kapustne, cukinia i marchew. Teraz jako przedplon tutaj będzie rosła rzodkiewka, a zaraz po rzodkiewce będą rosły pomidory. I tak samo cały ten stelaż, który tutaj był nad ogórkami z zeszłego roku, przeniosę i postawię tutaj. Dzięki temu te wszystkie rośliny będą mi się już od samego początku pieły, nie będzie problemu z podpieraniem. I też wam radzę, że jeżeli chcecie robić podpory w swoich ogródkach, to zróbcie je mobilne, żeby zawsze można było je przenosić. Tylko pamiętajcie, żeby dobrze zakotwiczyć, ponieważ takie konstrukcje, które są obciążone tymi wszystkimi pomidorami, tymi owocami wielkimi, gdzie tych owoców jest tak bardzo dużo na krzakach, są po prostu ciężkie i one czasami powodują, że wiatr je popycha tak falują, jakby to był żagiel, więc to wszystko musi być naprawdę mocne i stabilne. Z tej strony, gdzie tutaj była cukinia, w tym roku jako przedplon będą buraki, a jako poplon tak naprawdę, więc właściwie tu powinno być jedynka, tu trójka, będą kapusty. I pomiędzy jednym a drugim, jeszcze na początku, tutaj będzie koper i na sam koniec też jeszcze wysieję tutaj koper.
A właściwie to on nie wysieje, tylko on sam się wysieje, bo jak ten pierwszy koper troszeczkę mi zakwitnie i te nasionka się obsypią na ziemię, to koper między burakami a kapustą tak naprawdę jeszcze raz mi sam wykiełkuje. Tutaj z tej strony będą na początku sałaty w przeróżnych odmianach. A następnie zaraz wsadzę pomidory. Pomidory, a po pomidorach wsadzę tutaj czosnek ozimy. Z tej strony tutaj jako pierwszy będzie szpinak. Po szpinaku będę tutaj uprawiała cukinię. Po cukinie posieję tutaj, nie, po cukiniach w przyszłym roku albo jeszcze nawet na jesień, zobaczymy jaki będziemy mieli sezon, wysieję pietruszkę ozimą. Niestety przez ostatnie lata borykamy się z tym, że ziemia się bardzo mocno obsusza i że mamy bardzo mało opadów, szczególnie w naszych rejonach, więc pietruszka na wiosnę bardzo słabo wschodzi. Pietruszka, żeby dobrze wschodziła, naprawdę wymaga sporej wilgoci, takiej utrzymanej ciągle. Więc jeżeli w waszych ogrodach macie problem, że pietruszka faktycznie wam nie kiełkuje w dostateczny sposób, to spróbujcie wysiać sobie ozimą. Wtedy jest większa szansa na to, że faktycznie na wiosnę będziecie się cieszyć większymi wschodami. Schodami. Z tej strony tutaj będę miała kolejną cukinię. Jak wiecie, uwielbiamy cukinię, robimy z niej mnóstwo przetworów, mnóstwo dań w sezonie, także tutaj cała ta część grządek będzie przeznaczona na cukinię. A z tej strony tutaj będę miała buraka liściowego. Bardzo go lubimy, z tego względu, że po pierwsze dzieciaki sobie podlatują i często go ochrupią, a dorobimy z niego soki takie w sokowirówce. No i też często nadmiar tych liści buraka zawijam jak gołąbki, wtedy kiedy nie ma kapusty, kiedy nie ma szpinaku, to właśnie ratujemy się buraczkiem liściowym. Wiem, że nie każdy go lubi, my lubimy. Tutaj z tej strony będzie fasolka szparagowa. I liczę na to, że fasolka szparagowa wyda mi plon tak samo jak w poprzednim roku, że będę mogła ją uprawiać dwa razy. Fasolkę szparagową tyczną wysieję też tutaj w tych grządkach. Fasola tyczna daje zdecydowanie większy plon. Jeżeli macie ogródki, to polecam Wam, żebyście sobie wysiali fasolkę szparagową tyczną, bo wtedy po prostu na mniejszej powierzchni będziecie mogli zebrać większy plon. Te grządki nie są takie malutkie, one też są takie duże, także żebyście nie myśleli tutaj, ja tylko tak dorysowałam. Z tej strony tutaj, gdzie rosła papryka, posieję tutaj, właściwie posadzę cebulkę, szalotkę. Tutaj, gdzie rosły bataty, tutaj będzie rósł arbuz. W kilku sztukach. I on będzie się też raczej piął, bo tam mam taką ładną pergolkę i będzie miał na to miejsce. I obok, nie jestem właśnie pewna, czy posadzić tu dynię, czy nie. Raczej rozciągnę te arbuzy na całości, a dynię posieję w innej części mojego ogródka, bo dynie jednak no, mają takie 5-6-metrowe te rozłogi. Jeżeli macie bogatą ziemię, tak jak ja, to wiecie, o czym mówię. Także raczej tutaj będą arbuzy na całości. Tutaj jeszcze, ponieważ selera, ja aż takich wielkich grządek nie potrzebuję, bo seler jest no, u nas zjadany do zup najczęściej, nie robimy z niego żadnych dodatkowych potraw, to tutaj jeszcze mam zaplanowane, że wcisnę sobie kalafiora lub kalarepę. Albo jedno i drugie, słuchajcie, po prostu rzędy. I to jest taki plan mojego ogródka na ten rok, to jest rok 2023. I słuchajcie, to jest taki wzór dla mnie, którego się dość mocno trzymam. Wiadomo, że możecie sobie, znaczy, że ja mogę sobie gdzieś w narożniku, na przykład tutaj, wsadzić sobie, albo tutaj właściwie nie, bo tutaj nie ma podpory, ale że na przykład tutaj mogę sobie wcisnąć szpinak malabarski,
który się pnie, który potrzebuje podpór do tego, żeby rosnąć. I ja ten szpinak uprawiam dosłownie 3 sadzonki w sezonie, nie potrzebuje więcej. On ma ogromne przyrosty. Nie zjemy aż tak dużo, więc na przykład tutaj sobie dam szpinak malabarski. Tu na przykład gdzieś tam mogę sobie wsadzić jedną sałatę, z której będę po prostu pobierać na okrągło liście. O taką drobnicę, to już wiecie, to już nam nie chodzi. Chodzi o to, żeby faktycznie te rzędy, które są plonami głównymi, które najwięcej miejsca potrzebują, które mają jakieś tam konkretne wymagania, które mają właśnie jakieś tam szkodniki, które ewentualnie im zagrażają, żeby mieć je po prostu w jednym skupisku. Tak jak kapusty miałam w tym roku tutaj, tak w tym roku, tak samo osłonię grządki najpierw białą włókniną, żeby kapusta miała troszeczkę cieplej, a następnie nakryję tutaj tą siatką na owady, dzięki której nie miałam problemu z żadnym bielinkiem czy z żadnymi muszkami, które gdzieś tam mączliki, które chciały zaatakować moje kapusty. Nie miałam w ogóle z tym żadnego problemu. Także słuchajcie, bierzcie się za pracę, weźcie, zróbcie swoje plany warzywników. Naprawdę to dużo ułatwia, a dodatkowo spowoduje, że wasze uprawy będą zdecydowanie zdrowsze i ładniejsze. Zbierzecie też większe plony dzięki temu. I dwa, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z ogródkiem, to żeby sobie ułatwić, najpierw rozpiszcie sobie grupy warzyw, weźcie sobie cebulowe, strączkowe, kapustne, dyniowate czy jakieś tam jeszcze inne, rozpiszcie sobie, zróbcie sobie myślniki, jakie warzywa chcecie uprawiać, czy w kapustny, chcecie uprawiać jarmuż, czy nie lubicie jarmużu. A może nie lubicie też kapusty, albo nie chcecie jej mieć w swoim ogrodzie, bo nie macie na nią miejsca, a chcecie na przykład tylko kalarepę. Rozpiszcie sobie to wszystko i dostosujcie tak, żeby według płodozmianu było idealnie. I taka ściąga niech z Wami zostanie do kolejnego sezonu. Dzięki temu będzie Wam dużo łatwiej wprowadzić płodozmian za rok. Albo róbcie sobie zdjęcia, ja zawsze sobie robię zdjęcie tej kartki, którą tutaj mam rozrysowaną. Ja zresztą przepisałam sobie, już mam ładnie rozrysowane, wszystko czyściutko zrobione zdjęcie i powieszone właśnie w altance, na działce, żeby wiedzieć dokładnie co, gdzie wysiać, pamiętać przynajmniej o tym. Też czasami sobie rozrysowuję, że na przykład coś mam tam wsadzić dopiero w kwietniu, coś mam wsadzić dopiero w maju, a może w lipcu na przykład dosadzić, wysiać już nasionka pierwszych kapusty, które będą o zimę gdzieś tam na początku sierpnia. No zależy wszystko, jaki jest rok. Ciężko mi Wam już teraz powiedzieć, kiedy dokładnie co będę wysiewała na przedplon, na poplon, żeby zrobić sobie te wszystkie moje rozsady, bo nie wiemy, jaki będziemy mieli sezon. Może faktycznie wiosna przyjdzie bardzo szybko, nie będzie przymrozków w maju, tak jak kilka lat temu. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był rok, ale na filmikach, jak się cofniecie, to jednego roku wsadziłam pomidory do gruntu w połowie kwietnia i to był jeden z najlepszych roków w moim ogrodzie pod kątem pomidorów. Także nigdy nie wiadomo. Każdy może się mądrować, że jest za wcześnie albo za późno. W zeszłym roku, pod koniec września, wsadziłam do ziemi fasolkę szparagową i bardzo dużo osób pisało w komentarzach, że po co, że w ogóle ogłupiam naród i każę takie rzeczy robić w ogródku. I co? Kto później zbierał strąki fasolki ze swojego ogródka wczesną jesienią? No kto? No ja. Dlatego, że czasami naprawdę warto patrzeć na to, jaką mamy pogodę za oknem, a nie patrzeć sztywno w jakieś daty, które były wpisane w książkach kilkadziesiąt lat temu. Także słuchajcie, życzę Wam udanego sezonu. Cieszcie się, kombinujcie tutaj ze swoimi metrami, jak je wykorzystać maksymalnie i udanego sezonu!